I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back, or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. I was running on blind hope. It was all a waste of time. The bastard never showed up. Coś mi się wydaje, że jednak ten porywacz przyjdzie. O, odzyskaliśmy broń, super. Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around. You want to see your wife alive? Cause if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? W dalszym ciągu nie mamy maszynopisu. To jest problematyczne. I dodatkowo jesteśmy zmuszeni na kolejną podróż w pociemku. No dobra, wychodzimy stąd. Aha, nie widzę. Fuck. Z czym teraz będziemy walczyć? Dalej nie wyjdę stąd? Czy może teraz drzwiczki się otworzyły? Niestety. Czyli spróbujmy zejść tam na dół. Kurde, ciemność wzmaga na sile. Dobra, mamy kolejny span z kawą. Więcej baterii nie możemy nosić, ale miło, że mamy tą ulepszoną latarkę. O, 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 jest i amunicja. Super. Przeładowany mamy shotgun. Zabierzmy pistolet w dłoń i użyjmy pstryczkę. Uwaga. Staram się być uważny jak mogę. Dobra. A, i spadliśmy na sam dół. Szkoda. I mamy kolejną kartkę. Zobaczymy, co na niej jest wypisane, ale najpierw się oczywiście rozejrzę. Tam też jakieś światło błyszczy w oddali. Zwrotnicę, nie mogę jej przełożyć. Dobra, przeczytajmy więc kartkę. Thomas Zahn, zakochany w Barbarze Jagger. O właśnie, czyli historia pisarza i tej kobiety w czerni. Thomas Zahn zakochał się w Barbarze Jagger. Niemal w jednej chwili. Była młodą, tryskającą energią, piękną i pełną życia dziewczyną. Barbara bez najmniejszego wysiłku wprowadziła radość w jego życie, które nigdy dotąd nie było nadmiernie szczęśliwe. Po raz pierwszy Zahn poczuł się dobrze. Wszystko w niej wydawało się być kolejnym elementem układanki, którego braku dotąd nie zauważył. Najwspanialsze zaś było to, że dzięki niej słowa wypływały z niego z niesłychaną łatwością. Barbara była jego muzą. Czyli to wspomnianie o muzie przez kelnerkę, przez Rosie, mogło odnieść się właśnie bezpośrednio do opętania przez Barbarę. No, ciekawe. Mamy drugi rewolwer, ale niestety nie możemy użyć dwóch naraz. Trochę szkoda. Rzućmy flarę, mamy ich sporo. To nieco pomoże nam w kontroli. Flara, przeładowanie. No przeładowuj, stary. Na co czekasz? I mamy jeszcze dwóch przeciwników. Ajajaj, nie udało mi się tego uniknąć. Okej. I został jeszcze jeden. Przydałoby mi się przeładować broń właśnie. Dobra, z tej potyczki jakoś wyszliśmy w miarę dobrze. Fuck, jeszcze wagonik. Co to było? Czemu z taką mocą? Dobra, wagon się rozpłynął jeszcze.
to coś. Okej. Okay. Robi się naprawdę niebezpiecznie. Wszystko może sobie zrobić nam krzywdę. Co tutaj mamy? Granaty błyskowe. Dobrze, dobrze. Mamy jeszcze 10 razy, więc jest w porządku. Ile granatów? 2. To trochę mało. Dobra. Lubię takie właśnie miejsca, gdzie oni stoją, na przykład w drzwiach, albo tak jak teraz w bramie, to ułatwia kontrolę nad sytuacją. Dobra, jeszcze zobaczymy sobie tylko tutaj na chwilę, nie ma nic. I wracamy na ścieżkę. Tam coś błyszczy. What? Co teraz ożyje? A, wspinaj się, stary. Na górę, szybciutko. Nie wiem, czy najmądrzejszym rozwiązaniem jest wejście tam. A innego wyjścia nie mam. Aha! Tutaj jest... O, jakiś właśnie przedmiot. Wow, stanie na nim nie było najmądrzejsze. Okej. Okay. Wchodzimy. Oczywiście można by tam było rzucić racę, ale to już dokończę sprawę latarką. Nie spadnę tam, właśnie. Dobra, rozprysł się i ten drugi przedmiot również. Jakaś ośka, czy coś w tym stylu. Pociągowa. Dobrze, mamy kolejne drzwi. What? Co tym razem? Tornado, lecz ono nie ma jakby paska życia. Dobra, biegniemy. Muszę wyłączyć jakieś zasilanie, ale raczej nie chodzi o tą skrzynkę. Mogę użyć auta w razie W? Mogę, super. Światełka działają? Działają. Idealnie. Dobra, więc przejedźmy po całym tym kompleksie. Tam jest jakiś budynek w ogóle, do którego pewnie muszę wejść. O, i są przeciwnicy. Dobra, pierwszego mamy. Czemu to wybuchło? What? Kurczę, i zostałem bez środka transportu. Ale wiecie co? Mam pomysł. Zróbmy tak. Udało się. Dość sprawnie poszło. Nie zmarnowaliśmy zbyt wiele amunicji. No i wejdźmy tam, gdzie mamy wejść. Kurde, jestem bez samochodu, a było tak pięknie. Okej. Okay. Mamy punkt kontrolny, trochę sprzętu. O, i raca nawet doszła do naszego ekwipunku, świetnie. Wyłączmy to zasilanie. I teraz teoretycznie możemy wspiąć się na górę. Tylko, że niestety słychać jeszcze jakichś przeciwników. Dobra, biegniemy. Może się uda. O, dobra, to się będzie ruszać. O, spadło tuż przede mną. Dobra. Udało się. Coś jeszcze. Prosto we mnie. Nie za bardzo wiem, jak tego unikać. Teoretycznie shiftem robi się uniki, ale one nie zawsze skutkują. Rany, ile przeciwników. Puszczmy baterię. I rzućmy jeszcze granaty. Dobra, skończyły się granaty. Niedobrze.
przeciwników zdaje się nie ubywać. No, biegniemy. A, mam rację, no tak. Użyjmy racy. Jeszcze jednej. I spróbuję tam wskoczyć jakoś. Jest, 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 prawie. Jeszcze jedna raca, tak na wszelki wypadek. Wow, bardzo dobrze, że to zrobiłem. Dobra, jesteśmy w budynku. Tu powinien być bezpieczny. Chyba nikt nie wbiegnie. Dobra. No powiem wam, że to było cięższe. Ta walka raczej nie przyniosłaby skutku. Pewnie autem, tak, jak najbardziej, ale... Nie... Co to za... Okej... Dobra, kontrolujemy ich. Przeładuj, stary. Kurde, i tak nawet po śmierci mnie zaatakował. Niedobrze. Dobra, mam jeszcze jeden pocisk. I przeładowanie. Amunicji do strzelby mamy sporo, lecz... I tak to nie wygląda najlepiej. Dobrze, że po walce regeneruje się na normalnym poziomie trudności życia, bo by było naprawdę krucho. O, mamy jeszcze jedną rackę. Amunicja do rewolweru. Nie ma tu żadnej kartki? To było takie idealne miejsce po walce, ale nie, niestety. Biegniemy w górę. Już nie chcę z nimi walczyć. Okej, mamy kolejnego przeciwnika. I od razu właśnie za mną powinna być grupka. I odpalamy racę. Podeszli na tyle blisko, że... Powinno to ich razić. Przeładujmy w świetle. I szukamy kolejnego prycha. Jest i on. Sprzątnięty. Jeszcze ktoś chętny na kulkę? Ty, wow. Był naprawdę blisko. Trust no one in the dark. Nie ufaj nikomu w ciemności. Tak by to można było spokojnie przetłumaczyć. I idziemy w górę. Cały czas się wspinamy, więc prawdopodobnie zbliżamy się do tego punktu widokowego. O, termosik z kawką. Zabierzmy znajdźkę. Follow, czyli mamy podążać tam na prawo. A my tymczasem przeczytamy sobie kolejną notatkę. Duch mroku dotyka Wake'a. Niedobrze, jeżeli to ma być jakiś kontakt z tą panią. Niektórzy z opętanych zachowali strzępki wspomnień ze swojego dawnego życia, ale były to jedynie pośmiertne drgawki świadomości. Opętanie pozostawiło tylko pustą skorupę przepełnioną mrokiem. Te pacynki wystarczyły do wykonania większości poleceń ducha mroku, lecz bardziej złożone zadania, choćby zadanie pisarza, wymagały czegoś więcej. Dlatego też zamiast niszczyć jego świadomość, mrok postanowił ledwie jej dotknąć. Aha, czyli jesteśmy the chosen one, takim wybrańcem. I z tego powodu jeszcze żyjemy. No, to jest w sumie dobra nowina. What? Co kolejnego? Dobra, wskoczyłem do budynku, to powinno być przez sekundę chociaż bezpieczne. Amunicja do rewolweru, no w sumie czas użyć rewolweru. Chociaż może być naprawdę gorąco. I spróbujmy ten kliczek wcisnąć. Pewnie brama się otworzyła. Dokładnie tak, jakiś dźwięk tłuczonej butelki. Dobra, mamy granaty. To dobrze. One są najlepszą chyba bronią w tej grze. Nie ma tu żadnej kartki. Wracamy na ścieżkę.
jakiegoś napisu ukrytego? Nie. Plamy mroku. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś szyfr warty zapamiętania. O, tam już przeciwnicy się czają. Przeładowanie, dobra, to było on w miarę proste. Ze względu na to, że byliśmy na podwyższeniu. Czy ktoś jeszcze się zbliża? Nie. Okej. Okay. No, jest tam jeszcze jeden cwaniaczek. O, i ten mocniejszy też chyba. Tak mi się przynajmniej po jego wzroście wydaje. I znowu spokojnie się wycofamy tutaj. Wow, oberwałem. Szczęśliwie... O, a, prawie. Dobra, udało się. Prawie wdepnąłem w tą plamę. Szczęśliwie te ciosy z oddali nie zabierają z jakiejś ogromnej ilości życia. Dobra, dwóch byków leży. Zostało tych jeszcze dwóch mniejszych. Czyściutko. Tak po kilku już godzinach grania ten system walki wydaje się odrobinę toporny, taki wiecie, ciągle to samo, non stop to samo, tylko inni przeciwnicy. Było to fajne, wiecie, w pierwszym kontakcie z grą, wow, trzeba ściągnąć tarczę, ale teraz to już taki bardziej smutny obowiązek się z tego zrobił niż coś ciekawszego. No ale cóż, taka gra. Wake i Barry w celi. Spoglądałem przez kraty celi. Stojący za mną Barry chwiał się na nogach. Wyglądał tak źle, jak ja się czułem. Za krat obserwowali nas agent Nighttail i szeryf Breaker. Nighttail ściskał w garści plik kartek maszynopisu. Wyraz triumfu na jego twarzy mieszał się z obłędem. Mam cię, panie Chandler, wszystko tu jest, wszystkie dowody, nawet o planowanym zamachu na życie agenta federalnego. Wow. Wygląda na to, że trochę za bardzo na serio wziął ten maszynopis agent federalny, jakikolwiek maszynopis. Raczej wątpię, że to chodzi cały czas o ten jeden. Tu powinniśmy mieć coś ukrytego. Jakieś na tym. O, jest dobra, jest strzałeczka. Czyli gdzieś tu są racje. Kurde, muszę wejść do kopalni, to niedobrze. Okej. Okay. Zgarnęliśmy to. Nic więcej ciekawego nie ma. Nie, no to... Oho! Nie wiem w ogóle, czy opłacalne było zaglądanie tutaj. Ale rzućmy granat. Okej, okay, czysto. Aż dziw bierze, że nie ożył ten wagonik. No i biegniemy dalej przed siebie. Tam na dole światło, tutaj znowu... Nie, Alan, tędy. O, fuck. I właśnie to jest to, o czym mówiłem, że Alan robi jeszcze jeden krok, mimo że chcemy się zatrzymać i nic nie wciskamy. Ale to dobrze, to był mój błąd, nie zauważyłem, że brakuje tutaj podłogi. O, tak, i przeskocz. Nie, aż tak. Aaaa. Jeszcze raz. Uda się. Co on zrobił? Dziwnie się obrócił. Chyba zabrałem to, mimo że byłem na dole. Dokładnie. To było dziwaczne. W czasie lotu wcisnąłem egg odpowiedzialne za podnoszenie przedmiotów. I tak to wyglądało mniej więcej. Dobrze. I... O, jeszcze amunicja do strzelby. Przyda się.
Chociaż większa ilość amunicji w tej grze raczej niczego dobrego nie wróży. Przyświećmy sobie nieco. Strzelba powtarzalna, jakiś nowy... O proszę, jaki sprzęcik. Elegancko. Idę w dobrym kierunku teraz, ale zaraz to... Aha, czyli dwie strony drogi są w porządku. Mam po prostu obejść ten kanionik. Dobra, kliknijmy to. Szybko, 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 szybko. Unik, kliknięcie. I staniemy w świetle. W świetle. To jest strzelba pump action. To rozumiem. Przeładujmy ją. Mam jeszcze granaty błyskowe, jakby co. Jakby brakło mi amunicji. Wow, zapomniałem, że Alan bardzo długo chowa broń. Jesus. Aj, nie zdążyłem rzucić sobie granatu pod nogi, niestety. Błyskawica i grom, nie wiem o co chodzi. Ale zabierzmy raz jeszcze wszystko ze skrzynki i spróbujemy pchnąć tą fabułę jednak. Okej, okay, tutaj była strzelba powtarzalna, dobra nasza. Dobrze, i jeszcze raz pójdziemy tą lewą stroną. Gdzie są przeciwnicy? Rzućmy granat od razu, nie będę się rozdrabniał. Mamy jeszcze cztery, tu zaraz powinna być druga grupka. Dobra, kolejną lampkę zapaliliśmy. Właśnie chciałem powiedzieć, dlaczego mam wrażenie, że zaraz za mną się pojawią przeciwnicy. Okej. Okay. Strzelba jeszcze nie była w użyciu, to dobrze. Tu nic nie ma i kolejne światełko. Kurde, oni są z każdej strony. Ile ich jest? Dobra, to zróbmy tak, inaczej. Kurde, rzuciłem granat niechcący. Rzućmy flarę. I będziemy chociaż przez sekundę bezpieczni. Z tej strony nikogo nie ma. Czy tu możemy sobie pozwolić na kontrolę? Ale tego nie będę robił, tylko rzucę granat. O. Tak, ilu ich sprzątnęło? Wszystkich. Uhu, dobra nasza. Powinienem iść już tędy sobie, czyli zrobiłem dokładnie kółko. Zabierzmy strzelbę i mam nadzieję, że już nie będzie takiej masy przeciwników przed nami. Jest światło. Wow, ciemność jest na tyle potężna, że złamała drzewo. W tym kierunku, w którym byłem, zimne uczucie zakończyło się w pit of my stomach. Was it going for Alice? Jakiś cmentarz, coś w tym stylu. Fuck, jakie to wszystko poryte. Punkt zapisu osiągnięty. Właśnie zużyłem ostatni granat. Powiem wam, że to nie wróży najlepiej. Jeszcze ktoś? Nie, wygląda na to, że nie. 18 pocisków do shotguna mamy tylko. Chociaż nie, to spora ilość na to wygląda, ale zobaczymy, jak szybko je wystrzelam. Jakaś szopa. Czy mogę tam wejść? Mogę. O, światło. Mam maksymalną ilość baterii. I biegniemy dalej. Wagoniku, nie ożywaj, proszę. Udało się. The place was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Dobra.
Jak daleko jeszcze do tej kopalni mamy? Chod. Co to było? Aż mnie ciarki przeszły dosłownie. Samochód. What? Dobra, po samochodzie. Ja pierdzielę. Jest kartka jakaś. Chwila przerwy na czytanie, tak jest. F5. Wake i Casley. Życie rzadko bywa równe, proste, co fizyka. Marzyłem, by ten brak weny miał jakieś podłoże i nieraz starałem się je odkryć. Miałbym wtedy z czym walczyć, miałbym wroga. Ale nie było przyczyn, ogarnęły mnie wątpliwości, w niczym nie przypominałem bohatera swoich powieści. Alan Casley pewnie parł przez życie i nigdy nie zbaczał z raz obranej ścieżki. A ja nawet teraz wściekałem się na siebie, na Alice i na Barego. Byłem zagubiony i nie wiedziałem, co robić. Czyli okazuje się, że główny bohater książek Alana również ma na imię Alan, lecz jedynie różni się nazwiskiem. Tamten nosi nazwisko Casley. Wow, bym spadł. Dobra, okej, okay, wszystko ogarnięte. No, ciekawy zabieg jak na pisarza właśnie. To może być potem problem co do utożsamienia się ze swoim bohaterem, jeżeli nosi nawet to samo imię. No, się nie dziwię o tej podłoży tej schizofrenii Alana. Dobra. Jeszcze specjalnie porównuje się do swojego bohatera. Więc mogło mu się coś pomieszać. Być może to on jest tutaj głównym złym. Cholera wie. Autorzy fajnie spletli tę fabułę. Do końca nie możemy być niczego pewni. Dlatego właśnie... Oho. Nie najlepiej to wróży. Użyj flary. Mam się przebić przez opuszczone miasteczko. Dobra, biegniemy w takim razie. Myślę, że to nie doleci aż za mną tutaj. Nie, udało się. Tylko zmarnowałem flarę w sumie. Co chciałem powiedzieć? Aha, właśnie to zawiłowanie fabuły każe nam zwracać na każdy szczegół absolutnie uwagę. Ponieważ nie wydaje mi się, żeby coś w tej historii było umieszczone przypadkiem. Żadna rozmowa, żaden film w telewizji, nic, absolutnie. To musi mieć jakiś sens. Opa! Nie udało się uniknąć. Niestety.